Muszę się odpryskać. Aha. Jutro będzie boleć. Fuj, co mi jest? Zostawiam cię na 8 miesięcy i ci gnije pęcherz? Okej. Oho, zdecydowanie ktoś musi to obejrzeć. Zobaczmy. A. Rozumiem. Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, ja oto przed wami kolejny odcinek z gry Posta 2. Musieliście na niego czekać tylko 8 miesięcy. Parę wyjaśnień. Nie było teraz miesiąc filmu. I to dlatego, że po streamie... po filmie ostatnim, który był na kanale, czyli gdzie walczyliśmy z hrabią Klirowskim w Serious Sam 2, postanowiłem dać filmy z Postala 2 na niepubliczny. Co się po raz kolejny nie spodobało YouTube'owi i powiedzieli, ok, sprawdzimy te filmy, sprawdzimy, czy mogą być na niepublicznym. Powiedzieli, że mogą być i powiedzieli, że mogę nowe filmy wrzucać. Także jest ok. teraz tak, jeżeli chcecie obejrzeć poprzednie 8 odcinków z Postala 2, jest playlista zrobiona, filmy są na niepublicznym, nie będą nigdy na publicznym, oprócz tego filmu i następny, dopóki nie skończymy gry, i oczywiście Paradise Lost weekendu, no, basically. Także jeżeli chcecie obejrzeć poprzednie odcinki, na kanale jest playlista normalnie zrobiona i macie też link w opisie, także tam zapraszam. Mam nadzieję, że nie musieliście czekać długo. Nie no, czekaliście długo, 8 miesięcy. Sprawa wygląda następująco, bo ludzie bardzo chcieli, żeby Postal 2 wrócił na kanał. I ja jestem tu po to, żeby wam go dać. Żeby wam dać tą serię, żeby ją dokończyć przede wszystkim. Żeby odblokować wam stare filmy. No i żebyśmy po prostu byli wszyscy przeszczęśliwi tym, co tutaj się dzieje. Co jeszcze w woli wyjaśnień? Ta seria nie będzie tak szalona, jak była. To co wam powiem. Nie będzie to jakiś taki hardcore, jak był wcześniej, ponieważ to mi poskutkowało tym, że prawie zniknąłem z YouTube'a na zawsze. Było blisko, ale na szczęście z powrotem jesteśmy. Cześć, Champ! Twoja buda. Twój dom, przepraszam. Cześć, piesku. Cześć, piesku. Jesteś zły na mnie? Jestem twoim panem. Powiedziałeś mi, że... Czy ja trzeba bardziej demować, czy nie? Mi w końcu ugryzie? Tak, świetną teorię. Zamierzam tą grę się po prostu pobawić, zamierzam tę grę przejść, poznać ją przede wszystkim, bo nie mówię, nie grałem... Ja skończyłem maksymalnie, chyba pamiętam, wtorek, czy tak, skończyłem wtorku, a teraz mamy piątek już, także to jest ostatni dzień, który musimy przejść. Także cóż, tyle w gwoli wyjaśnień i będziemy lecieć do przodu, czy ja pamiętam... kontrolki, oczywiście, że nie pamiętam kontrolek, no bo ja bym miał pamiętać kontrolki. Tym się chyba zmieniało? Tak, tym się zmieniało. Okej, okay, co tu w ogóle mamy? Lufki jakieś, bla, 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 jakiś prezent. Co to jest za prezent? Czy to prezent jest gdzieś tutaj? A, wziąć paczkę urodziny wujka Dave'a. Aha, dobrze. I z tego co pamiętam komentarz, jeżeli coś teraz zepsuje, to sorry, ale najpierw zostało mi powiedziane, żebym szedł do wujka Dave'a. Także tak zrobimy. Miejmy nadzieję, że nic takiego, co zbanuje mi kanon, nie stanie się po drodze. Ale jak już pewnie wiecie, nie obiecuję. Jak się kopało? Jak się objął kopa? Nie chciałem Faizowi wypalić. Ale czuję się świetnie. Trudno. Ostatnia moja Faizowi poszła. A nie, mam jeszcze 6. Okej, okay, myślałem, że była ostatnia, nie wiem dlaczego. A niech będzie ten catnip tutaj, czyli pod T chyba tego użyłem, bo pod F. No idea. Let's go do przodu. Tutaj zawsze jest wesoło w tym domu, z tego co pamiętam, mam broń, jakbyśmy chcieli. Właśnie ostatnio coś... O, właśnie, kamizela i fajazdowa. Okej, to nawet nie jestem zły, że użyłem tej fajazdowej, mimo że miał potem zjazd. Też przez ten miesiąc, jak mi nie było, z filmami, oczywiście były streamy, bawiłem się też trochę mikrofonem, więc teraz, nawet jeżeli coś powiem głośniej, czy jakoś wydajniej, czy jak się wydrę, powinno być wszystko ok pod względem przestajów. Cześć, stary. Wynocha, wypa, typie. Do widzenia. Ktoś trwiapcem nagrywa. No co i? Po psiarskich pójdziecie, tak? Po psiarskich mowy nie ma. Ja wam dam.
Czy tu jest w ogóle apteczka? Jest apteczka, ale nic mi ta apteczka nie da. Sorry, już wychodzę, już mi tu nie ma. Okej, mamy iść, do przodu i w prawo. Dobrze. Spróbujmy przejść tą grę tak w miarę nie bez żadnych problemów dookoła ludziom. Co wy na to? Mi się wydaje, że to też dobry pomysł jest. Mamy przejść do przodu i w prawo, ale tutaj... Nie, tu przejdziemy... Ja zawsze tutaj nie ogarniałem tej mapy. Nie, tu bo przejdziemy normalnie. Dobrze, i teraz tu w prawo. Mamy najpierw do wujka Dave'a iść? To pójdę. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek taki plakat, że we want you i taki gościu w kapeluszu, który wskazuje palcem, to jest właśnie wujek Dave. On w Ameryce jest bardzo popularny. Tam ktoś się już strzela. No zobaczymy, co się będzie działo w piątek. Spróbujmy, wiecie, być dobrym obywatelem. Słuchajcie. Tutaj dookoła... O nie. No tak. Zbudowali mi kanał ostatnio, także bardzo bym prosił o... Wiecie, o... Nie bicie mnie, byłoby super. Tak, więc zaczął mnie strzelać, a ja sobie ucieknę i cię zaczną policjanci strzelać. Aha, frajerzy. Gincie tam, jak się mordo dzieje. Ja sobie pójdę tutaj, będę szczęśliwy. Nara, Teraz przez RWS musimy iść i tędy jeszcze. O, bacz, jesteś mój. Dobrze, RWS było w tą stronę. Gami chyba nie laguje z tego, co mi się wydaje. Kiciuś, tłumik. RWS w tą stronę. Op. Pyla, pięknie. Ile tych kotków w ogóle mamy? Bo trochę ich mieliśmy. 10, o panie. W ogóle wyjście do tej gry po takim czasie to jest kosmos, basically. To jest co się dzieje? Tu panowie w ogóle ci, militarni. God damn it. Nie, nic, ja zrobić nie chcę mieć absolutnie nic do czynienia, dziękuję bardzo. Running with scissors. Dzień dobry. Czy ktoś mnie będzie bił? Miejmy nadzieję, że nie. Jak się chowało w ogóle broni i wyciągało tą broń? Oto i morderca! Okej, czyli będą. Ała, ale weź policjancie, panie policjancie, się pana coś przydał. Dobra. Nie to polecimy sobie sam. Co tam, panowie? No, spróbuj. No, tak myślałem. Dobra, policja tutaj jest absolutnie bezużyteczna. Nic nie pomagają, zero. O, rany. Jezus! Benoc, widzenia? Ja nic! Panie policjanci, ja nic. Właśnie, dogadujemy się. Widzę, się... Zdro! Mogę tędy wyjść, fajnie. A tu w ogóle... O, tu jest wyrzucie na palmu! To fajnie, że o tym to dowiaduję się teraz. Spoko, fajnie. Zabiłeś go już? Mogę już iść normalnie? A tu w ogóle jest pistolet, tego nie wziąłem. Przydałoby się go wziąć, to powiem. No, pan policjant widzę, porządku pilnuje. Bardzo dobrze. Pięknie, pięknie, panie policjancie. Jak pan mi teraz zaimponował. Ja w ogóle nie używam tylko radaru. Może powinienem kiedyś na jakieś szczelinie nie użyć tylko radaru. Może by się jakoś przydał. O nie. No. Juhu, zmielił. Oj, zaczęło się. Typowy dzień po prostu. Jak to się miasto się nazywa? Jeżeli to miasto jakowiek się nazywa? No clue, ale... Mamy napalm, mamy psie przysmaki, elegancko. Nie, proszę mnie nie strzelać. Uwaga! I'm walking! Jak to by mówili w tym, do wybiorku. I'm walking! Ogólnie jak zauważycie, to ogólnie sprzęt mi się trochę pozmieniał, mimo że jestem sam. I dźwięk, i obraz, i ogólnie wszystko, w ogóle flow nagrywania mi się pozmieniało. Moje podejście do nagrywania też się pozmieniało, o Jezu, nie ten guzik. Mianowicie, fajnie mi się gra. Fajnie mi się zaczęło nagrywać. Fajnie mi się do mikrofonu gada. Fajnie streamy wypadają ostatnio, które robię, powiedzmy, że w miarę regularnie. W czasie prywatnym przechodzę sobie teraz GTA 5. Fabułę od nowa. Nie czuję się za dobrze. To będzie zjazd po fali. Ups. I ogólnie świat jest piękny, co mam do powiedzenia. Oho, co tutaj się dzieje? Mam iść tędy, no ewidentnie, dobra. Sobie zapiszę grę, bo ja przez ojny zawsze ubezpieczony.
Albo nie, zapiszę sobie w tym punkcie. Okej. Okay. A w ogóle jest quick save. Jeszcze muszę zobaczyć tylko, przepraszam bardzo, działania quick save. Quick save. Różne może. F5, quick save. W sumie jest F6. Chyba. Okej. Okay. What's happening here? O kurna. No to grubo. Co się w ogóle dzieje? Tu policja! Proszę zostać w środku. Nie próbujcie opuszczać budynku. Nie zwracajcie uwagi na ludzi ze światłem. Przestań nas prześladować! Jesteśmy niewinnymi przechodniami! Prosimy nastąpić się jakimś łatwopalnym materiałem i zebrać się w zamkniętym pomieszczeniu. Okej. Okay. By spełniła się przepowiednia, musisz zginąć, a potem... Okej. Okay. Ktoś musi natychmiast przejąć dowodzenie! Nie będę zdychał za to! Ten problem ma być zneutralizowany! Jazda! Zajmę się tym! Go! Go! Ale to się nie skończy, ale go zdejmą. Nie jesteśmy fanatykami! Żryj ołów i zdychaj, niewierna świnio! Zabezpieczyć teren! Matko jedyna. Przeczesać teren! Ja też mam snajperkę, ja mogę ją bardzo łatwo zdjąć, panowie, mogę wam pomóc. Tak szczerze, dajcie mi pomóc, coś zrobić, nie? Dobra, okej. Zapisz grę, bo tu się jedzie. Nie sojowałeś przed chwilą? Sojowałem. O, tu są czampy. Elo, ej! Syfnie się. Ty pepsy! O, tu go w ogóle zniszczyło na atomy, okej. Spoko. Witam, pani policjant. A dlaczego? A, tu nie można wyjść, bo tu policja jest, fuck. To jak? Ja mam wam pomóc, guys. A, mam bokiem przejść, to tak minie. Muszę przestać palić to świństwo. Niech mi to zajdzie, wezmę sobie apteczkę. Jeżeli mi poniżej stówy zajdzie. No patrzcie, idą tu. Co za goście? Faja zdrowie. Jasne, muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Dobra, nara. Pomóc ludziom. A wy mi w tym... O, impreza u wujka Dave'a. Ewidentnie. Czy mogę po prostu pozajmować ze snajperki? Oni mnie gonią? Nie. Zacili mój wzrok. O cholera, tu patrzą na mnie. Czy oni czekają na mnie? Na szczęście ja jestem wyposażony na takie akcje i to całkiem zdrowo. Co my tu mamy? Zobaczmy. Nie, okej, oni mnie widzą. Jak sobie przejdę po cichu, to będzie git. No widzę tą laskę, widzę. Dobra, ja ciebie też widzę. Okej, czyli jednak nie będzie po dobroci. Rozumiem. O kurwa! Nie! Za chwilę to bym fruwał! To jest w tą stronę, nogi w tamtą stronę, głowa w tą stronę? Nie, yeah, dziękuję. A co jak ją zdejmę po prostu z góry? Co w ogóle pisze? ATF, we fucked your wives. Okej. Okay. A to widzę coś jeszcze OJ. OJ Simpson? Nie pamiętam jaka historia z OJ Simpsonem, ale ponoć strasznie porąbana. Ja pamiętam też zombiaki w Postalu 2, więc jestem ciekaw, kiedy te zombiaki w końcu będą. Bo to jest coś mimo wszystko, co bym bardzo chciał zobaczyć. No, przy tym to całe dookoła. Odpowiedzi nie dostałem żadnych. Fajnie. Hello, tu mogę wejść na górę. Dzień dobry. Oż ty w życiu. Okej, tak chcesz się bawić? Okej, dobra. Nie ma problemu, ja mam takie coś jak Sniperino. Dzień dobry. Dobranoc. Miło było. Tyle was było. Tam jeszcze jest ziomek. Słyszę w ogóle muzykę. Ta wygląda, znaczy słuchać, jakby to było w CU sama wzięte. Okej, zabiłem wszystkich. A to może nie wszystkich, ale tych, którzy mnie widzieli. I mi wanted spada. Gdzie jest piękne. Tu mogę wejść do tego budynku. I honestly think I can. Ale, czy mogę wejść sobie tutaj jeszcze wyżej gdzieś? I zobaczyć, co tutaj mogę zrobić, uzyskać? Na pewno się mogę dostać do środka i pewnie mam przejść środkiem do wujka Dave'a. Ale ja tu widzę ciekawsze miejsca do zwiedzania. Mogę tu na przykład wejść. Mogę tu wejść, come on. Tu mogę też przejść. Okej, czyli jest dużo OJ. OJ? We understand. Aha, że okej, że... O, nie rozumiem OJ Simpsona, ale co OJ Simpson zrobił? Poczekajcie.
A, w 94 O.J. Simpson został skazany za zamordowanie swojej ex-żony Nicole Brown Simpson i jego przyjaciela Ronalda Goldmana. Powody pewnie były grubsze, dlatego możecie się to sami zagłębić i poznać historię O.J. Simpsona. Spoko. Jesteśmy w środku. Inwigilujemy waszą tutaj po prostu przestrzeń osobistą i I don't care about this. Ja tu jestem pokojowo. Ja tu do wujka Dave'a. Ten szajs jednak działa. Ja tu do wujka Dave'a. Nie wiem bardzo, wiem w którą stronę, aczkolwiek idę. Staram się iść do przodu przynajmniej. Co my tu w ogóle mamy? Your wife, my... Twoja żona, moja konkubina? Związki w kościele, ja pierdolę. The quality and craftsmanship of thermonuclear explosives. Okej. Okay. Jezus, typie, nie strasz mnie. Auto Survival Techniques. A to już ciekawego już nie ma. Baby Jesus says. Jesus. Bullets are the seeds of victory. Saved ammunition, saved lives. Ja pierdolę. Okej. Okej. Widzę, że jeszcze lacie mnie. Bardzo miło, przyjemnie. Cieszy mnie ta informacja. Mogę tu przejść. Gdzie jest w ogóle wujek Dave? Tutaj. Cześć wuj... Ale ma łoże, patrzcie na to. Muzę. Rary krab. Chodź i spal. Siema. A mu to dać? To po starej Dax? Nie. Ja mu dać tą paczkę, tak? Cześć. Heja. Proszę wujku Dave. Wszystkiego najsypniejszego. Dałem mu to, czy nie? Wypad! No. Udało się. A czemu miałem tu przyjść najpierw? Prościzna. Okej. No i co się teraz wydarzy właśnie? Wiecie, co mnie interesujące, to coś czuję. To jest kościół? Coś kościołopodobne. Uwaga! Wychodzą prosto na nas! Oho! O nie! O! Czy teraz będziemy musieli się... będziemy musieli się teraz przebić przez wszystkich. Okej. Okay. To użyjemy tego radaru, zobaczymy. Co ten radar nam da? Oh fucking hell. Tylko szybko. No okej, okay. Zobaczmy. Nie, zamiast bus sniffer to jest ass sniffer. Okej. Okay. Mogę sobie wyjść po prostu w każdą stronę? Chyba tak, nie wiem. Get it! Jezus, to było o Jezus, nie mogę ścigać, bo tylko życie stracę. Shit! Tak. O, to musiało być paskudne. Nie wiem co mi jest, ale to i tak musiało być paskudne. Okej, okay, ty sobie umrzyj. Żebyś się nie męczyła. Też. Wujku Dave, nie! Nie gin! Wujku Dave'ie! Mam podejrzenia, że wujek Dave jest nieśmiertelny. Wujek Dave nie strzela. Przepraszam wujku Dave'ie. Najwidoczniej tak musiało być. Kiedyś padnie. Gdzie ty się chowasz, kolego? Okej, czyli ten po prostu ass sniffer mi pokazuje, gdzie są przeciwnicy, tak? Po prostu, znaczy, no, nie pokazuje mi mapy, ani miejsca, w którym aktualnie jestem. Ale tu rzeczy jest. Wow, nice. Chyba zostałem sam, bo zabiłem wujka Dave'a. Trochę smutek. O Jezu! Okej, chyba się przyda faja zdrowia zaraz. Takie mam wrażenie. Ja nie wiem, którędy mam iść. Dobra, idą za mną. Niech sobie idą. O, tędy wszedłem. To może tędy też wyjdę. Zobaczmy, nie. Nie tędy, tylko tędy. Tutaj na górę, no. I tutaj. O, i tędy wyjdę. Nice. Tędy wyjdę, ale na mnie czeka czołg. Więc... może być interesujące co najmniej. Czy po prostu ten czołg się cofnął, żeby oni weszli.
Jedno z dwóch, tak czy siak, spadam. Żegnam, nara. Miło było, ale się skończyło. Nie wiem, czy miałem coś zrobić, czy zepsułem to, bo zabiłem wujka Dave'a. Nie mam pojęcia. Church, to był church. Attain the glory of heaven and quick. The quick and easy way, ok. Daję ten palu. Granat, granat, granaty i... O Jezus, umrę. Dobrze poleciały te granaty. Wow. Potrzebuję tego więcej. Dobre z tymi granatami. To je trzeba przyznać. Aż jestem w szoku. Dobra, czy mi się uda stąd normalnie wyjść? Nie, nie uda mi się tu normalnie wyjść, fuck. Może gdzieś bokiem? Jest jakaś droga bokiem? Nie, chyba nie. Chyba i tak muszę przejść po prostu przez całą tałatalinę ludzi. Która tu jest, no. Nie do zabitej porubowej. Ja się muszę tu przebić i pewnie teraz policja będzie mnie nie lubić, strzelam. Dostrzeżono podejrzanego, nie zasłyszałeś. Gry komputerowe nie zabijają. Ja to robię. Wow, 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 kto, gdzie, kto? Jezus. To ten. To ten. Okej. Okay. Dobra, zostało mi bardzo mało amunicji. Może jakąś pozbyłam mnie, czyli czytaj mam tylko, dobra. Luźno, damy radę. Okej, schowajmy broń. No tego się nie spodziewałem. Bo wolę ich załatwić już teraz. O, dobra, okej. Wspomniałem o zdrowiu, który tutaj jest. Także się wrócę po nie. Ten jest, o, tu jest karabinek, jak miło. I tu jest to zdrowie właśnie, o którym mówiłem. Bez dwóch zdań, tak. Potrzebuję tego więcej. Zdecydowanie, zgadzam się. Podejdziemy kawałek. W ogóle ten sniffer mi nie jest potrzebny. O, właśnie, nie jest mi to potrzebne. F5 tutaj. I lecimy na tego grubego. Tam jeszcze jest koleś. To go widzę. Dobra. A tam jeszcze jest babka. Oni wybuchli wcześniej. Nie musiałem się z nimi strzelać. O, kiedyś umrze. Jak to mówią. Kiedyś umrze, okej. Okay. Ten... moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle, co ty. Tu jest ten grubas. Nie groźmy ze snajpery. Udało się. Na czas. Cwaniaczek. Znowu sejwujesz? Tak, bo zabiłem bardzo niebezpiecznego osoblika. Wiesz? No, może dlatego. Okej, ja jestem wolnym człowiekiem, panie i panowie. I teraz, gdzie byśmy się mogli udać? Do kliniki jest blisko. Więc chodźmy do kliniki. Nie wiem, czy to jest odpowiednia kolejność, w którym powinien robić rzeczy. Ale najpierw poszedłem do wujka Dave'a. Nie wiem, co się pozmieniało, nie mam się tego pojęcia. Ale idziemy dalej, co mam powiedzieć. Fajnie do tego świata jest wrócić. Fajnie jest mimo wszystko spróbować chociaż tą grę skończyć. Bo byłoby naprawdę niezmiennie miło, niezmiennie fajnie tą grę skończyć. I... należy wam się po prostu, jako moim widzom, jako że tak naciskaliście, chcieliście, prosiliście, błagaliście, nawet donatowaliście, żeby Postal 2 wrócił. Nawet pisaliście na priv do mnie, na Facebooku, żeby Postal 2 wrócił. Wiecie co, jeśli chodzi o serię na moim kanale, żadna seria nie miała takiego po prostu wzięcia jak Postal 2. Mam nadzieję, że to nie będzie jakimś zawodem, że nie jestem taki o super, szalony i tak dalej. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że będzie właśnie ten odcinek. Podobał mi się sobie też. Postaram się to jakoś fajnie zmontować, żeby było fajnie. Nawet nie wiem, czy teraz to, co mówię, się znajdzie w odcinku, czy nie. Nie mam się tego pojęcia. Się zobaczy. Klinika, let's go. Dlaczego mi się wydaje, że ta klinika to... będzie coś zdrowo porąbanego? Co to w ogóle jest? Scrooge's Town, we are out of here. A, czy po prostu ktoś zakończył działalność i sobie wyszedł i zostawił tutaj... No to chodziło. Coś do wyleczenia się, jak miło. O, telefon. Hej, ja. No tak, a wtedy się z nimi spotkaliście.
gdzie zamierzaliście iść na obiad? Wiesz może, która godzina? Masz telefon w ręce. Nie, nie. No i co potem chcieliście zrobić? Dużo się dowiedziałeś, koleś. Naprawdę, jesteś zbyt wścibski. Ja nie dziwię się, że ktoś się rozłączył z tobą, wiesz? To jest kolejna ta wyrzutnia, what the fuck. Okej, dzień dobry. Ja na wyleczenie Pindola. Hej. Cześć. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Piecze mnie swędzi i niedobrze mi. Proszę opuścić spodnie i pozwolić mi spojrzeć. Tak, rzeżączka. Musi pan pobrać lekarstwo z lekomatu. Dzięki. A tu co tak na recepcji? Ciekawie, Vendacure, okej. Okay. Cześć kotku, co tu robisz? Hello, hi. To żebyś chciała, żebym... Proszę opuścić spodnie i pozwolić mi spojrzeć. Proszę bardzo. Tak, rzeżączka. Musi pan pobrać lekarstwo z lekomatu. Dzięki. Pokazałem już dwóm osobom Pindola. Jest okej. Chyba Vendacure, chyba w tą stronę. No w ogóle boję się, co w tej klinice się w ogóle dzieje. Ja nawet, Boże, nawet wiecie co, nie chcę wiedzieć. Vendacure. A przecież my tu byli. Już, kiedyś. Tu chodzić? Chyba mogę, okej. Okay. Zawitaliśmy do kliniki. Vendacure. Jakieś choroby weneryczne tu mogę leczyć? O! Szczaj tutaj. Okej, okay, jak się szczało? Będę teraz R? Tak. Oto bilecik. Jak tam nasikać tak, żeby tam trafić? Może tak, jakoś. O! There we go. Udało się w końcu. I co teraz? Maszyna wygląda bardzo dziwnie. Zostałem fajnie zdrowia. O! No dziękuję. My byliśmy tutaj i dostaliśmy fajne zdrowia, tu nasikaliśmy, pamiętam to. Lekomat 9000. Proszę podejść i oddać mocz. Jeśli masz małą pałkę, podejdź bliżej. A to chyba nie powinno mieć znaczenia, czy właśnie dużą, czy małą. Tylko żeby trafić, nie? Postaraj się mnie nie opryskać. No wiesz, jakby to powiedzieć... Ty tego nie widzisz, ale ja to widzę. Ktoś nie dał rady wcześniej przede mną. Ouch! Och! Ouch! De. Och! Ouch! Nożesz! Teraz czuję nogi. Próbuję nasikać, ale mnie idzie. Och! Żeż kurwa! Teraz. Niegrzeczny człowiek. Dobry Boże, to obrzydliwe. Dziękuję za mocz. Rzeżączka równia się, prawda? Okej. Dobra, wyleczyłem się, dzięki. Dalej. Chryste. Ale wziąć paczkę? Alternator i paczka. Aha, rozumiem, dobra. Czy ja po prostu mam teraz te lekarstwa wziąć, skoro je mam? Na etykiecie jest napis... Błyskawicznie leczy kiłę. Ale rzeżączka miała być, a nie kiła. Oho. To się źle skończy. Już mi lepiej. Tak faktycznie lepiej? Czy to jest tylko jakiś... Oho, jakiś wymysł. Twój. Okej, okay, czyli jest wszystko okej okay ze mną. O kurde. Sorry, no Jezus Maja, pokazałem tylko... O nie, ja tylko chciałem siknąć, zobaczyć, czy jestem wyleczony, a wy się na mnie rzuciliście. Schowam się, tu nie znajdzie mi nikt. Nikt mnie nie znajdzie. Nikt mnie tu nie znajdzie. Błagam, żeby nikt mnie tu nie znalazł. Jak mnie widzą tutaj? Znaczy wiem, że jest szpara, ale... Ale bez jaj. Bo tutaj widzieli, nie? Okej, okay, czyli my tu cały czas widzą. Dobra, to nie ma żadnego sensu i znaczenia. Bank, magazyn, paczek, policja. I tak mamy tędy iść, bo my musimy po paczki iść. Spoko. I po alternator na złomowisko, tak? Dobrze, ale to na dzisiaj będzie już tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, bo chcę sobie mimo wszystko ten piątek, o Jezus Maja, podzielić na dwie części. Zatem, tak, pozwólcie mi ten odcinek skończyć. Uciec z policji w ogóle.
I mam nadzieję, że się cieszycie, że Postal 2 wrócił na kanał i że odcinki z niego będą i że faktycznie tą grę skończymy, a nie, że o Jezus, nie, zauważ mnie. Chodźcie na dupcać, chodź, chodź, no chodź, zapraszam. Natychmiast, o, w dupę! Jednak stare nawyki jeszcze zostają. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa!